Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Nie dam sobie rady. Nigdy mi się nie uda. Jestem beznadziejna. Zawsze się spóźniam. Jestem złą matką. Nigdy nie będę bogata. Nie zasługuję na takiego faceta. Nikt mnie nie kocha. Nie stać mnie na kupno tej sukienki. Jestem mało atrakcyjna. Znasz to? Brzmi znajomo? Tak, tak. To przekonania. Czyli sposób myślenia na swój i jakiś temat. Każdy ma w swojej głowie takie negatywne przekonania, które niszczą go od środka, odbierają pewność siebie i mu nie służą. Przekonania to pewne założenia, które czynimy na temat świata, ludzi i siebie samych. Pojawiają się w naszej głowie na skutek wyobrażeń, doświadczeń, a czasem słów wypowiedzianych przez bliskie nam osoby. A tak naprawdę powinny powstawać tylko i wyłącznie na podstawie faktów. Więc jak jest z tymi przekonaniami? Przekonania mogą być wspierające, czyli takie, które pomagają nam realizować siebie, oraz te ograniczające, które podcinają nam skrzydła, stopują nas i nie pozwalają nam w życiu osiągać zamierzonych celów. To ostatnie, nie wiedzieć czemu zapadają głęboko w naszych sercach i kierują naszymi zachowaniami, postawami, relacjami, a nawet całym życiem. Negatywne przekonania kreują nasze myśli. Negatywne myśli powodują nasze negatywne uczucia i emocje. Negatywne uczucia i emocje powodują negatywne działania. A z negatywnych działań już prosta droga do negatywnych rezultatów. Podam Ci przykład. Weźmy na przykład przekonanie: jestem mało atrakcyjna. Powtarzane bez przerwy przez Twój umysł powoduje, że patrząc w lustro, powtarzasz sobie w głowie: jestem brzydka, jestem gruba, mam brzydkie ciało, włosy, twarz, nogi i co tam jeszcze chcesz. Te myśli powodują, że po prostu czujesz się brzydka i nawet nie chce Ci się uczesać, umalować, ładnie ubrać czy wyprostować pleców i wciągnąć brzuch. W związku z tym wyciągasz stare, wyciągnięte dresy, idziesz do kuchni po kolejną kostkę czekolady i nawet nie chce Ci się pofarbować włosów. Na rezultaty nie będziesz długo czekała. Po miesiącu będziesz miała jakieś 3 kilo do przodu, siwe odrosty i wypryski na twarzy od czekolady. Działa. Jesteś mało atrakcyjna. A jak przerwać ten łańcuch? Bardzo prosto, choć wymaga to trochę pracy i czasu. Ale dobra wiadomość jest taka, że negatywne przekonania są jak nawyki. Nie można ich wymazać, bo są silnie zakorzenione, ale można je zastąpić nowymi, silniejszymi. Na początku może być trochę niewygodnie, może to nie pasować do Ciebie i możesz czuć się nieswojo. Jednak jeśli jesteś otwarty i chętny do zmiany, stanie się to z czasem dla Ciebie normalne i przyjmiesz to za coś naturalnego. Jeśli zrozumiesz, że nawet te negatywne przekonania nie tworzą Twojej rzeczywistości, natychmiast stracą one siłę złego oddziaływania. To Twoje myśli i tylko uwierzenie im powoduje Twoje cierpienie. Autorka książek Byron Katie w swojej metodzie terapeutycznej zwanej praca, pomagającej przezwyciężyć negatywne przekonania, powoduje, aby wypisać je sobie wszystkie i do każdego z nich zadać 4 podstawowe pytania. Pierwsze, czy to prawda? Drugie, czy możesz mieć absolutną pewność, że to prawda? Trzecie, jak reagujesz, jak się czujesz, kiedy wierzysz, że ta myśl jest prawdziwa? I czwarte, kim byłabyś bez tej myśli? I weźmy choćby takie przykładowe, negatywne zachowanie: jestem beznadziejna. Pytanie pierwsze, czy to prawda? Nie. Są sfery mojego życia, gdzie jestem fantastyczna. Piekę najlepszy sernik na świecie. Pytanie drugie, czy możesz mieć absolutną pewność, że to prawda? Nie, gdyby tak było, zamknęłabym się w czterech ścianach i nie podejmowała żadnych życiowych aktywności. Pytanie trzecie. Jak się czujesz, jak reagujesz, kiedy wierzysz, że ta myśl jest prawdziwa? Źle. Czuję się źle i mam ochotę reagować agresją, chce mi się krzyczeć, płakać i tupać nogami. Pytanie czwarte. Kim byłabyś bez tej myśli? Myślę, że mogłabym być kimś lepszym, innym, wartościowym. Dostrzegłabym swoją wyjątkowość. Mogłabym spróbować czegoś nowego, poznać nowych ludzi, nawiązać nowe znajomości i nie wiem, wstaw sobie tutaj cokolwiek chcesz. Czasem kilka prostych pytań wystarczy, by spojrzeć na swoje przekonania z innej perspektywy. Zrób to. To naprawdę działa.
Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na mój kanał na YouTube.